Любимую мамочку, бабушку и прабабушку Лыщине Миланью Антоновну с 89-летием поздравляют дочь, зять, внуки Алексей, Иван, Павел и их семьи, внук Петр. Дни бегут как ветер без оглядки, светит солнце и метут снега. Только знаешь, на любом десятке ты для нас все так же дорога. Всем нужна, никем не заменима, любим очень-очень мы тебя. Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя. Вибудує дом дров'яний з соснового дерева, где живицею пахнув стяни, свірш за перком спів. Вибудує дом сонячний на полані ясній, де вертав уж безпечний до тих контов власних. Człowiek powinien dom wybudować, drzewo zasadzić, syna wychować. Człowiek powinien do domu wrócić, kiedy mu ciężko, kiedy się smuci. Choćby wyjechał na długie lata, czeka na niego rodzinna chata. Gdy się utrudzi, kiedy się znuży, będzie tam wracał z każdej podróży, z każdej podróży, hej. Wybuduje dom radości pod błękitnym niebem. Będę witał miłych gości i solą i chlebem. Wybuduje dom prawdziwy, cichy i spokojny. Może będę w nim szczęśliwy, może będę wolny. Człowiek powinien dom wybudować, drzewo zasadzić, syna wychować. Człowiek powinien do domu wrócić, kiedy mu ciężko, kiedy się smuci. Choćby wyjechał na długie lata, czeka na niego rodzinna chata. Gdy się utrudzi, kiedy się znuży, będzie tam wracał z każdej podróży, z każdej podróży, hej. Drzewo zasadzić, syna wychować. Człowiek powinien do domu wrócić, kiedy mu ciężko, kiedy się smuci. Choćby wyjechał na długie lata, czeka na niego rodzinna chata. Gdy się utrudzi, kiedy się znuży, będzie tam wracał z każdej podróży, z każdej podróży, hej. Z każdej podróży, hej, z każdej podróży.